Jak w tygodniu przeczytałem, jak wypowiadał się pan i mówił pan, że jest pan pewien, że w meczu z Lwowem nastąpi przełamanie. Skąd pan to wiedział? No znam ten zespół, tak? Trudno, żebym nie wiedział, co się z nimi dzieje. Gdybym nie wiedział, co robimy, jak wyglądamy i jak, że tak powiem, jak oddziaływać na zawodników, no to w tym momencie bym musiał się pożegnać z drużyną. No. Dopóki trener wie, co robi, dopóki trener potrafi zaradzić na pewną sytuację, no to jest właśnie potrzebne. Co pan powie wszystkim tym, którzy wieścili już kryzys z GKS-em? Tymczasem my tak naprawdę wszystkie te mecze gramy podobną piłkę. Czasami się udaje, czasami nie, a jednak już o kryzysie zaczęto mówić. Chyba no, na początku sezonu mówili, że spadniemy, prawda? To myślę, że tym bardziej. I to tak będzie. Znajdą się tacy, którzy, wie pan, którzy już tu w 90 minucie dawali mi tu dobrze we znaki, że jeszcze nie ma zmiany, że jeszcze no jest, wiesz? Nie ma jakichś tam reakcji bardziej stanowczych, a jednak konsekwencja, cierpliwość i przypłaciła nam 3 punkty i to jest najważniejsze. Także będą zawsze tacy, którzy gdzieś tam to ciśnienie wcześniej podskoczy. Moja rola jest w tym, żeby spokojnie i na zimno to wszystko filtrować, żeby przede wszystkim zespół miał w szatni spokój, żebyśmy mogli spokojnie pracować. Praca z zespołem to nie jest praca tygodniowa, to jest praca wielotygodniowa, wielomiesięczna. Tutaj nie można nic robić na szybko, trzeba być konsekwentnym przede wszystkim w tym, co się robi. Trenerze, chodzę na mecze GKS-u już około 20 lat. Jeszcze nie przypominam sobie sytuacji, w której trener tak solidaryzowałby się z kibicami, zakładając taką koszulkę jak pan dzisiaj. To była pana inicjatywa? No tak, wie pan, no, nikt na mnie niczego by nie założył. No, sam poszedłem i kupiłem tą koszulkę. Tak, ja powiem tak, no dlaczego? No, to są nasze barwy, tak, po części. Tutaj pracuję. Na koszulce, oprócz tego, że miasto Bełchatów, w którym mieszkam, jest jeszcze nazwa klubu. Nie rozumiem, dlaczego miałbym w takiej koszulce nie być. Nie było panu zimno? Nie, było mi bardzo gorąco. Miałbym jeszcze do pana parę pytań odnośnie poszczególnych zawodników, bo Maciej Małkowski od początku sezonu jest chyba najlepszym zawodnikiem GKS-u Bełchatów. Maciej generalnie prezentuje bardzo równą formę, prawda? I to jest najważniejsze. Byłaby chyba już pełnia szczęścia, gdyby Maciej zaczął strzelać jeszcze bramki, a ma ku temu sytuację. Strzela te bramki, ale on mógłby zdecydowanie więcej. Myślę, że przy tych sytuacjach, które ma, gdyby zaczął je może bardziej się zachowywać tak jak taki rasowy napastnik w polu karnym, to mógłby tych bramek nastrzelać zdecydowanie więcej ku swojej naszej radości. Chciałbym też zapytać o Marcina Drzymonta, bo wraz z odejściem Darka Pietrasiaka ściągnięto Zlatko Tanowskiego i wydawałoby się, że to on wraz z Mate Laciciem będzie stanowił o sile defensywy bełchatowskiego zespołu, a tymczasem to właśnie Marcin Drzymont bardzo dobrze wykorzystuje szansę, którą pan mu dał. Znaczy, ja jestem zwolennikiem tego, że na pewno rywalizacja jest bardzo potrzebna i jeżeli ja w tygodniu zobaczę, czy w jakiś inny sposób piłkarze dadzą sygnał, że gdzieś tam na jakiejś pozycji mogą lepiej wyglądać, mogą lepiej zagrać, to wtedy tak się dzieje. Tak się stało z Markusem, kiedy jakiś taki sygnał przyszedł. Tu nie ma żadnej jakby z mojej strony złej czy dobrej woli. Staram się być sprawiedliwy i konsekwentny w tym, co robię, jeszcze raz potwierdzę te słowa, ale najważniejsze jest to i odpowiem już konkretnie na to pytanie. Przecież Tanewski z Matelaciczem zaczęli sezon. Na prawej postawiłem na ofensywnego prawego obrońcę Grzegorza Fonfara. I tak graliśmy 2 mecze do czasu, kiedy Grzegorz Fonfara nie odszedł z kontuzji i zdecydowałem się na taki, a nie inny ruch, na przesunięcie Tanewskiego, wstawienie do składu Drzymonta. No i jest, jak widzimy, no, czemu ja mam coś zmieniać, skoro to dobrze wygląda? Te mecze, w których przegraliśmy, to też nie była jakaś wina poszczególnych. No można by doszukiwać się i ostatecznie rzucić tam na jakiegoś zawodnika winę, ale zazwyczaj straty bramek wynikały z organizacji w defensywie, a nie poszczególnych zawodników. Miałbym też pytanie odnośnie stałych fragmentów gry, bo w końcu GKS Bełchatów strzelił gola po takim, tak, właśnie fragmencie. To jest to, co powiedziałem już wcześniej, że jestem podwójnie zadowolony, bo
biorąc pod uwagę te statystyki, kilka spotkań wcześniej była mowa, właśnie tak rozmawialiśmy, że od 30 spotkań nie szliśmy po stałym fragmencie. No ja co prawda jestem od 11 spotkań z tym zespołem, ale tak faktycznie jest i cieszę się, że się przełamaliśmy. Dzisiaj byliśmy już wcześniej bliscy tego, wcześniej już Dżymont mógł strzelić piękną bramkę, ale najważniejsze, że strzelił na koniec i z tego jesteśmy szczęśliwi. Mam też pytanie odnośnie kontry przeciwników po tych stałych fragmentach gry, bo między innymi tak nam bramkę strzeliła Wisła Kraków, po którym padł Paweł Brożek w polu karnym. Ale dzisiaj zaprezentowali się obrońcy bardzo dobrze, a przecież mieli nie lada przeciwników. Zawodnicy zagrali bardzo konsekwentnie i to jest bardzo ważne. Ważne w tym wszystkim jest to, że na takich meczach ponoszą też emocje. Że nigdzie jest końcówka czasu, że zawodnik chciałby już pójść do przodu, szarpnąć większą ilością zawodników i strzelić, ale to nie jest zawsze dobry sposób. I można się nazwać tylko na kontrę, można zaburzyć organizację gry zespołu. I istotną rzeczą w tym wszystkim jest właśnie konsekwencja, wytrwałość, cierpliwość. Dzięki temu dzisiaj wygraliśmy. Trenerze, jaka konsekwencja, znaczy inaczej, co zrobić, żeby zacząć wygrywać na wyjazdach? Panu, to jest ciekawe pytanie. Przede wszystkim bardziej na tych wyjazdach właśnie nie do końca tutaj ta konsekwencja jest taka, jaka mogłaby być. No, ja powiem, te wyjazdy też nam się dziwnie poukładały, bo my, proszę zauważyć, że na Jagiellonii musieliśmy gonić wynik. Na Górnik Zabrze generalnie mecz nam nie poszedł. Chociaż tam też, gdyby nie stary fragment gry, to my byśmy może konsekwentnie gdzieś w ostatnich minutach strzeli bramkę podobnie jak tu. Ale no tak wyglądało. Później mamy Koronę Kielce, bo na Legii wygraliśmy przecież. W pięknym meczu właśnie bardzo dobrze, konsekwentnie gramy. Wygraliśmy wtedy. Na Koronie. No co, no doprowadziliśmy do remisu, a później jesteśmy w dziesiątkę, tracimy zawodnika i musimy gonić znowu wynik. Czyli wręcz jeszcze jak zobaczyłem, że w 76 minucie straciliśmy bramkę na 3-1, to ja mówię, no mam chyba jakieś déjà vu, bo dokładnie no, to samo, tylko inna pora. Ale dokładnie mecz z Jagiellonii nam się przypomniał. No także tak to było, no trochę pechowo, no i później Arka Gdynia, no słuchajcie, podrażnieni bardzo byliśmy przegraną na Koronie tym, co się stało. I Arkę chcieliśmy wręcz wpakować do ich bramki, prawie tak było, tyle tylko, że to niestety nam nie pomogło, tak? Zaparkowali, tak jak już powiedziałem, autobus i było ciężko po prostu strzelić bramkę. A najgorsze było w tym wszystkim to, że oni nie oddając praktycznie cennego strzału na naszą bramkę wygrali mecz. No tak to jest. Taka jest piłka. Najistotniejsze w tym wszystkim jest to, że dzisiaj dopisaliśmy sobie 3 punkty, że dzisiaj wygraliśmy dla siebie, dla kibiców, dla Bohemian. Okej, dziękuję.